No, spokojnie. Nic się nie dzieje. Tutaj Mati pisze, że coś się podziało z Zoomem. Nic się nie dzieje, nie? Takie rzeczy się zdarzają. Dobra, moi drodzy, w takim razie będzie ta druga część. Dominika niesie wino. Dobra. Okej, to co? Zaczynamy od szamponu. Zaczynamy od szamponu. Okej. Od bieżącego slajdu. Dobra. Okej, słuchajcie, osoby, które gdzieś nam zaginęły po trasie, będą sobie w stanie odtworzyć tą drugą część, także myślę, że tutaj będzie ok. Dobra. I teraz tak, więc kontynuując, mówiliśmy o nasionach kozieradki, żęszeń, czyli z czym Wam się kojarzy korzeń żęszenia, czyli właśnie regeneracja, wzmocnienie włosa, pobudzenie, tak, witalność, ekstrakt z ropitnika, czyli witaminy przeciwutleniacze, skrzyp polny, myślę, że tutaj bardzo znana nazwa znanego szamponu, nie muszę przypominać, przytaczać nazwy, który bazuje właśnie na skrzypie polnym. No, skrzyp polny bardzo mocno wspomaga kondycję włosów. Liście karczocha to jest takie działanie oczyszczające, przeciwutleniające. Arginina, która jest aminokwasem, tak? Pamiętajcie, że również do tej naszej cebulki cały włos jest martwy, tak? To cebulka jest całym tutaj mechanizmem, całą budową tego włosa. Kwas mlekowy jest tutaj ciekawy, lactic acid, ponieważ on pomaga w złuszczaniu martwych komórek skóry, więc on odświeża tą skórę, regeneruje. Później mamy ekstrakt z soi, czyli również odżywienie, i ekstrakt z pszenicy, który jest również przepełniony witaminami i składnikami odżywczymi, więc jak zobaczycie sobie tą mieszankę ekstraktów, naprawdę bardzo bogaty jest ten szampon. Jest też bardzo wydajny, bardzo ładnie pachnie, bardzo ładnie się pieni. Pamiętajcie o tym, żeby włosy zawsze myć dwa razy. Pierwszy raz je oczyszczamy, żeby zostawić na chwilkę tą pianę, tak, żeby te składniki aktywne sobie popracowały. Włosy są bardzo fajne po tym szamponie, no a przede wszystkim ma odpowiednie działanie na nasze wzmocnienie tych włosów. I teraz zarówno ten szampon, jak i odżywka, one charakteryzują się, moi drodzy, innowacyjnym kompleksem Bikapil. To jest właśnie połączenie tych trzech działających składników roślinnych, czyli właśnie kiełków soi, pszenicy i tej bajkaliny, tak? Jest to też formuła, która jest zastrzeżona, i ona przyczynia się do tego właśnie, że poprawia się aktywność naszych mieszków włosowych, tak? Wzrastają nam nowe włosy, te nowe włosy wzrastają nam mocniejsze, gęstsze. A przy tym też zarówno ten szampon, jak i odżywka dbają o to, żeby one się przedwcześnie nie łamały, nie wypadały. Bardzo podobny skład, jeżeli chodzi tutaj o odżywkę. Mam tutaj jeszcze dodatkowo ekstrakt z korzenia łopianu, który dba bardzo skutecznie i oczyszczająco o skórę naszej głowy, bo tak jak powiedziałam, pamiętajcie, że tam najwięcej się dzieje. Więc tutaj, jeżeli chodzi o to połączenie, bardzo, bardzo skutecznie będzie Wam wzmacniało włosy. Pamiętajcie też, moi drodzy, że to wszystko jest proces, że te włosy nie wzmocnią nam się po umyciu jeden raz i po nałożeniu jednej odżywki. To jest wszystko proces powrotu do zdrowia tego mieszka włosowego. Natomiast szampon macie w butelce 300 ml i odżywka jest 200 ml. Specjalnie też stworzyliśmy takie większe opakowania, żeby ten szampon i odżywka wystarczyły Wam na całą kurację. Zerknę sobie tylko, czy są jakieś pytania. Przepraszam Was najmocniej, ale dobrze, że już ostatnie slajdy, bo tutaj lektor już za nie mógł. Aha, Willoway napisał, że będzie druga część. Dobra, co nam jeszcze, moi kochani, zostało? Więc tutaj, jeżeli tylko macie problem z wypadającymi włosami, znacie kogoś, kto właśnie chce je wzmocnić, to myślę, że ta para szampon i odżywka
zawiera niesamowicie wartościowe elementy. Co nam jeszcze zostało? Został nam damski i męski żel do mycia, Harmony. Tak jak wczoraj Wam powiedziałam, jak pierwszy raz powąchałam ten żel, myjąc się nim, nie miałam jeszcze wymyślonej nazwy, myjąc się nim, nie ukrywam też, że w ogóle nazwę żelu do mycia stworzyłam jako ostatnią. Cały czas szukałam takiego odzwierciedlenia, żeby to nie był po prostu body wash, żeby to nie był zwykły jakby żel do mycia, tylko chciałam mu nadać jakąś nazwę. Chciałam właśnie określić to uczucie, które dało mi umycie się tym żelem. Przede wszystkim zasługą tutaj tego efektu Harmony jest delikatny skład, który jest bardzo ważny, moi drodzy, ponieważ jak spoglądamy na półkowe żele do mycia w drogerii, no to niestety z tych wszystkich elementów, które ja tutaj wypisałam, no to no jest jakiś pantenol, zdarzy się jakiś aloes, ale niestety większość z nich to są substancje takie powierzchniowo czynne, no niezbyt przyjazne dla naszej skóry, tak? Umyją nas, być może umyją, ale już z pielęgnacją niekoniecznie. A nasze żele do mycia są właśnie połączeniem nie tylko skutecznego umycia, pięknie się pienią, ale przede wszystkim też pielęgnują. Dzięki czemu? Dzięki hialuronian, dzięki temu, że zawierają hialuronian sodu, tak, czyli nawilżają naszą skórę. Ekstrakt z aloesu łagodzą naszą skórę, wygładzają, koją. Depantenol regenerują naszą skórę, tak? Siemię lniane, taki ciekawy element, jeżeli chodzi o skład tego produktu. Jeżeli chodzi o siemię lniane, to ono kondycjonuje. Ja tutaj też załączyłam włosy, dlatego że ten składnik aktywny jest zawarty w żelu dla panów, a panowie mogą tym żelem myć włosy, ciało. Wiemy, że taki produkt jest bardzo przez mężczyzn pożądany, dlatego tak właśnie żeśmy go skomponowali. Więc tutaj, jeżeli chodzi o siemię lniane, to jest bogate w kwasy tłuszczowe, które kondycjonują nam skórę i włosy. No i ten ekstrakt z rzęszenia to wzmocnienie i regeneracja, a wszystko zamknięte w bardzo funkcjonalną butlę z atomizerem, dużej pojemności 300 ml, no i przede wszystkim piękny zapach, który pozostawiam Wam jako niespodziankę. Myślę, że tutaj zarówno damskie noski, jak i męskie noski bardzo polubią te zapachy. Zdradzę Wam tylko plan, naszą misję, że będziemy chcieli tutaj te zapachy rozwijać, więc ta linia Harmony, którą otwieramy tymi dwoma zapachami, będzie się w przyszłości rozwijać. Okej, okay. Mam tutaj pytania. Czy żele mogą być stosowane przez dzieci? Generalnie, jeżeli chodzi o skład, to tak, natomiast jeżeli chodzi o zapach, to tutaj dzieciaczków bym nie myła, bo może być po prostu zbyt intensywny zapach dla dzieci. Jakie substancje spieniające w szamponie i w żelach? To tutaj musielibyśmy już, jest pełny skład dostępny na stronie, Dorotko. Dobra, i teraz jeszcze. Dominika, pytam pod kątem, że czasem są serie, gdzie razem produkty działają super, lecz osobno bardzo średnio. Jak jest w tym wypadku tej serii? Wiesz co, sprecyzujesz, bo nie wiem, o co tutaj chodziło. Aha, dobra, okej, okay, dobra, spoko, mam. Czy warto, żeby zwracać uwagę, żeby każdy kupował i szampon, i odżywkę, a nie tylko szampon albo odżywkę? Zawsze tak jest, nie? Zawsze tak jest, że można powiedzieć, że na dwoje babka wróżyła. Są osoby, które ja prywatnie, dla mnie bardzo ważny jest szampon, tak? I szampon dla mnie jest podstawą. Dlatego też te składy są bardzo zbliżone, aczkolwiek też uzupełniające się. Są też osoby, które bez odżywki nie wyobrażają sobie pielęgnacji, nie? Jeżeli chodzi o włosy. I ja zawsze zachęcam do tego,
Ja po prostu z lenistwa, ja osobiście i z powodu tego, że nigdy nie miałam problemów, teraz trochę się to zmieniło, więc kiedyś jak nie miałam problemów, to po macoszemu tylko myłam szamponem. Teraz oczywiście mam 3-4 różne preparaty, bo no niestety o tę skórę muszę zadbać, ale tak jak powiedziałaś, zawsze, zawsze jest lepszy efekt, jak jest kompletnie. Czy będzie szampon przeciwłupieżowy? Porozmawiamy na ten temat. Myślę, że zaplanujemy taki produkt. Przepraszam. Tak, planowane są inne szampony. Tutaj Dominika, tobie już odpowiedziałam. Czy żele do mycia, to już odpowiedziałam. Czy w przyszłości planujecie odżywkę bez spłukiwania? Nie, Aniu, nie rozmawialiśmy na ten temat, natomiast myślę, że jesteśmy na początku, więc to będzie wszystko kwestia naszego rozwoju. Dobrze, więc mamy sobie nasze żele do mycia. Myślę, że będziecie bardzo mile zaskoczeni tym żelem i tym jego zapachem, i to też chcieliśmy, żeby nawet żel u nas do mycia ciała był inny niż półkowe. Dla kogo? Dla każdego rodzaju skóry. No i teraz ostatnim produktem, który mamy, jest liposomalny roślinny rolon. To jest bardzo ciekawy produkt, to jest bardzo ciekawa opcja dla osób, które poszukują tej naturalności. Ma 16 ekstraktów roślinnych, ja tylko wybrałam kilka z nich, natomiast jest to przede wszystkim produkt bez aluminium. Więc dla osób, które poszukują takich alternatywnych, naturalnych form, a teraz bardzo dużo osób właśnie ucieka w takie naturalne składy, myślę, że to jest trafiony w punkt produkt. On bardzo przyjemnie, bardzo leciutko pachnie. Macie go w tym pierwszym wilopaku do wyboru. W składzie znajdziecie olej z kiełków ryżowych. To jest taki element, który bardzo pielęgnuje skórę, wygładza powierzchnię naskórka, ostropys plamisty, który regeneruje, nawilża, a też działa przeciwzapalnie silnie. Ekstrakt z liści rozmarynu. Rozmaryn to tonizacja, łagodzenie, przede wszystkim też łagodzenie podrażnień, które mogą się pojawić na skórze. Rumianek, no to myślę, że wszystkim kojarzy się tylko właśnie z działaniem właśnie łagodzącym, podrażnienia, przeciwzapalnym. Też jak się jakiś świąt pojawia na skórze. Rumianek bardzo często jest też stosowany w produktach dla cery trądzikowej bądź wrażliwej. I tutaj też ten rolon jest dedykowany dla każdego rodzaju skóry, ale przede wszystkim też mogą sięgnąć po niego osoby, dla których zwykły rolon jest zbyt ostry, powiedziałabym. Skóra reaguje z zaczerwienieniem, przesuszeniem, podrażnieniem, swędzeniem, więc to będzie też fajna opcja. Powiem tak, ze względu na to, że ten produkt nie zawiera aluminium, będzie on miał inne działanie, jeżeli chodzi o antyperspirant, niż silny antyperspirant, po który możecie sięgnąć z aluminium. Natomiast powiem tak, w momencie, kiedy nie potrzebuję jakby używać silnego antyperspirantu, to ja sobie na co dzień używam ten rolon i on mi się świetnie sprawdza i to jest bardzo fajna taka opcja, jeżeli zastanawiacie się nad tym, dlaczego wybrać ten, a na przykład potrzebuję silny antyperspirant, nie? Jak go potrzebuję, to ja go mam. Natomiast w większości czasu ja sobie po prostu używam tego rolonu, bo chcę, żeby działanie na moją skórę było delikatne. I taki też jest. On też fajnie nadaje skórze ładny zapach. Ma bardzo delikatny zapach. Mamy tu jeszcze ekstrakt z areniki górskiej, który wzmacnia skórę, zapobiega podrażnieniom i zaczerwienieniom. No i tak jak tutaj powiedziałam, też ta arnika nadaje bardzo, bardzo subtelny zapach temu antyperspirantowi. Moi drodzy, jeżeli chodzi o, wiem, że dzisiaj długo, ale i wyczerpująco, ale taki ten Zoom miał być. Chciałam Wam przekazać, jakie produkty wybrać. Chciałam Wam dostarczyć takiej wiedzy, powiedziałabym, warsztatowej, też podpowiedzieć różne rzeczy od siebie. Oczywiście przed nami jeszcze szereg różnych szkoleń. Jeżeli myślicie tutaj, że to jest już jakby wszystko, co
mogłam Wam przekazać na temat skóry, to jest po prostu jedna setna tego, co ja mam w ogóle przekazać na temat skóry, więc wszystko będzie jeszcze dla Was. Dominika, przecenny, dziękuję serdecznie. Cieszę się, że się przydaje ta moja wiedza. Agnieszka, bardzo dziękuję. Nagranie będzie ASAP. Już tutaj jakby tak, mojego operatora zaraz poprosimy o nagranie. Tak, właśnie, Monika, zadałaś fajne pytanie, czy Roland może być stosowany dla nastolatków? Tak, może być, nie? Chyba, że jest taka sytuacja, że ten pod rzeczywiście, wiecie jak to jest, ja już chyba straciłam głos na dobre. Sorry. Jeżeli chodzi o nastolatków, to też to różnie bywa przetestować, bo czasami, jeżeli jest, szczególnie chłopcy, jeżeli buzują te hormony, to bardzo często ten pod jest bardzo intensywny, no nie? Ale jak najbardziej jako taki pielęgnacyjny, naprawdę super. Dobra, lecimy sobie dalej. Niesamowita, dziękuję serdecznie. Staram się z Wami dzielić, od tego dzisiaj tutaj jestem. Maksiu, dzięki za zaangażowanie, stworzenie. Dziękuję. Kochani, mam nadzieję, że tak jak pokazałam na tych pierwszych slajdach, tworzyłam od nazwy, od logo, od opakowania. Wszystko to, mówię, tworzyliśmy z sercem, więc myślę, że Wam się też te produkty spodobają, a przede wszystkim ich zastosowanie. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję Wam serdecznie. Tutaj bardzo dużo miłych słów, także cieszę się. Nie mogę się też doczekać, aż będziecie mieli już te produkty na swojej półce. Okej, dziękuję Dorotko. Super. Tak, tutaj wspomnieliście o prezentach i teraz odnośnie prezentów. Jest już na sklepie promocja na Skin Mission. Jak wejdziecie sobie w kosmetyki, to wyświetli Wam się właśnie ten pre-order, promocja, czwarty produkt minus 50%. I jest tutaj dowolny kosmetyk minus 50%. I teraz tak, jak wejdziecie sobie tutaj, skorzystaj z promocji, rozwinie Wam się, oczywiście po zalogowaniu na swoje konto, rozwinie Wam się opcja wyboru kosmetyków. Możecie sobie tam dodać te produkty i przejść, wybrać sobie dowolny za minus 50% i przejść do kasy. Więc słuchajcie, jestem ciekawa. Napiszcie mi, co najchętniej wrzucilibyście do swojego koszyka, bo jestem mega ciekawa. Co tak na już, jak gdybyście mieli wybrać właśnie trzy produkty, co wrzucilibyście do koszyka? Co by Was najbardziej zainteresowało, co najbardziej potrzebujecie, co czujecie, że Wasza skóra najbardziej potrzebuje? Design prosty, a zarazem luksusowy. Taki, Agnieszko, miał być. Dziękuję Ci. Okej. Okay. Żel, mgiełka, krem i sera, twarz, odżywka, krem, tonik, mgiełka, szampon. Dominika, ja też, no ja też biorę wszystko. Okej. Nie, no są rzeczy ważne i ważniejsze, więc tak, teraz idą i krem All Day Comfort, super. Okej. Dobra, słuchajcie, ja tylko jeszcze tutaj podpytam, jeżeli jest Mateusz. Mateusz, bo tutaj dziewczyny piszą, że co jest minus 50%. Już sekundeczkę poczekajcie. Już tutaj zaczerpnę wiedzy. Bo też wydawało mi się, że to miał być żel. Żel do mycia, no też mi się wydawało, a tutaj jest właśnie dowolny kosmetyk. Okej. Też mi się wydawało, że żel do mycia, bo tak właśnie chcieliśmy, żeby każdy z Was sobie przetestował ten żel do mycia, dlatego też zrobiliśmy. Okej, dobra, czyli jest chochlik, po prostu tutaj odbierz czwarty dowolny kosmetyk. Dobra, więc tak. Żel jest minus 50%, ze względu na to, że właśnie chcieliśmy, żeby każdy z Was go przetestował. On jest w bardzo fajnej cenie, ogólnie jest w bardzo dobrej cenie. No właśnie, jak ceny, moje drogie panie, panowie, jak Wam się ceny podobają, jeżeli chodzi o te produkty? I już uciekamy, już idziemy spać.
Bo już ja jutro już chyba nic nie powiem. Okej. No, patrząc na składy, tutaj Dominika napisałaś, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że bardzo fajne, przystępne. Maksiu, ceny marzenia. Maksiu, no to wskakujemy na sklep i robimy zamówienie. Dobra, moi drodzy, ja się z wami serdecznie żegnam. I jeszcze tutaj jako ostatni slajd, jako że możecie też zerknąć, bardziej mnie poznać na moim Instagramie, jeżeli też coś potrzebujecie. Ja jestem do Waszej dyspozycji, czy też przez maila na stronie internetowej. Myślę, że nie wiem, czy jeszcze w tym roku, bo tutaj doktor Janusz też przejmuje stronę suplementacyjną, bo jest dużo ciekawych tematów do omówienia. Natomiast na pewno się spotkamy, zrobimy sobie temat, jak aplikować kosmetyki. Chciałabym też Was zapoznać z Waszą skórą, powiedzieć Wam, wejść troszkę głębiej w tą skórę, żebyście coraz bardziej ją poznawały i coraz lepiej mogły się posługiwać tymi wszystkimi naszymi kosmetykami. Dobrze, no to co? Dziękuję. Tak, ja się moi drodzy, kuruję, bo 1,5 godziny to jest długo mówić, natomiast cieszę się, że przekazałam Wam wiedzę. Mam nadzieję, że rozkochałam Was w tych kosmetykach, a jak one pojawią się u Was w domu, to już w ogóle będziecie je polecać kolejnym osobom, bo naprawdę mamy, słuchajcie, niesamowite perełki. Więc ja zatrzymuję udostępnianie. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. No i co? Do zobaczenia na następny raz. Trzymajcie się, pa, pa.